Trwa szczyt NATO w Wilnie. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO to główny temat, który rezonuje w czasie szczytu NATO w Wilnie. Wzmocni je niewątpliwie przyjęcie Ukrainy w szeregi sojuszu, mówi prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj to my jesteśmy tą flanką NATO. Jeżeli Ukraina, mam nadzieję, zostanie przyjęta do NATO, to ta flanka przynajmniej w części znacząco rozciągnie się na wschód. Ukraina stanie się więc takim buforem oddzielającym nas od realnego zagrożenia, jakim dziś jest Rosja. Na marginesie szczytu prezydent Andrzej Duda spotkał się m.in. z premierem Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim dyskutowaliśmy o kwestiach wspólnych programów zbrojeniowych. Pamiętajmy, Narew, Miecznik, plany na przyszłość. To były te zasadnicze kwestie, o których mówiliśmy wczoraj z panem premierem. Tematem spotkania była również kwestia dalszego wspierania Ukrainy. Zarówno Wielka Brytania, jak i Polska są absolutnie w awangardzie donatorów Ukrainy. To my właśnie, my mówię w sensie zarówno Brytyjczycy, jak i my Polacy, przekazaliśmy jak do tej pory na Ukrainę, oczywiście po Stanach Zjednoczonych, najwięcej sprzętu i ta pomoc z naszej strony jest największa. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że po powrocie do Polski zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Będę chciał, tak jak zazwyczaj to robiłem po szczycie NATO, zaprosić stałych, że tak powiem, uczestników na Radę Bezpieczeństwa Narodowego po to, by zrelacjonować, także po to, by wysłuchać głosów co do sytuacji. Dokładna data zwołania Rady jeszcze nie pada.